Wykaż, że jeśli ciąg AN jest ciągiem arytmetycznym, to ciąg BN również jest arytmetyczny. Założenie jest takie, że ciąg AN jest arytmetyczny, czyli ustalmy wzór na nty wyraz ciągu arytmetycznego. To nam daje A1 plus N minus 1 razy R. Mamy wykazać, że ciąg BN o równaniu pierwiastek z 2 razy AN plus 9 również jest ciągiem arytmetycznym. Proponuję, aby w miejsce AN wprowadzić nasze wyrażenie na ten nty wyraz, czyli mamy pierwiastek z 2 razy za AN, wstawiamy całe to wyrażenie, pamiętajmy o nawiasie, czyli mamy A1 plus N minus 1 razy R i za AN mamy jeszcze plus 9. Proponuję, aby najpierw opuścić ten kwadratowy nawias, czyli każde z wyrażeń w tym nawiasie mnożymy przez pierwiastek z 2, czyli to wyrażenie przez pierwiastek z 2 i to wyrażenie przez pierwiastek z 2. Dostajemy. Pierwiastek z 2 A1 dodać pierwiastek z 2 razy całe to wyrażenie, czyli razy n minus 1, r. I na końcu mamy jeszcze plus 9. Dziewiątki już nie mnożymy przez pierwiastek 2, bo ona jest poza nawiasem. Proponuję, aby... Teraz sprawdźmy, czy możemy to, ten zapis zapisać w postaci wzoru na ciąg arytmetyczny. Czyli tu nam, najpierw mamy pierwszy wyraz, on jest niezależny od n-a. To zobaczmy, co tutaj mamy niezależnego od n-a. To wyrażenie nie zależy od n-a i to wyrażenie nie zależy od n-a. To zapiszmy je obok siebie. Czyli mamy pierwiastek z 2 A1 plus 9. To będzie nasz pierwszy wyraz. Następnie mamy wyrażenie n minus 1 pomnożone przez r. Tu również mamy wyrażenie n minus 1, więc ja przepiszę to wyrażenie n minus 1. Ale teraz zobaczmy, przez co ono jest pomnożone. Przez pierwiastek z 2 i przez r. Czyli z przodu dopisujemy pierwiastek z 2 i r. Teraz już tylko wystarczy to wyrażenie przenieść za nawias, czyli dostaniemy nasze a1, to był pierwiastek z 2 a1 plus 9, ponieważ a1 było liczbą stałą, więc całe to wyrażenie również jest stałe. I teraz mamy plus. Powinniśmy mieć nawias, a w nim n minus 1 i pomnożone to przez r. W naszym wypadku to będzie liczba pierwiastek z 2 razy r. Teraz możemy ewentualnie tylko jeszcze zapisać, że to wyrażenie jest stałe, czyli równa się konstans. I to wyrażenie również jest stałe, co świadczy o tym, że ciąg BN jest ciągiem arytmetycznym.